Cześć, witajcie w open-source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak zrobić malowania do naszych ulubionych samolotów. W moim przypadku będzie to domyślna Cessna. Czemu nie? Niech będzie domyślna Cessna. No, może byście chcieli liniowce, jakieś duże samoloty, ale to jest ten sam schemat działania. Tutaj jak obczaicie jeden samolot, tak samo zrobicie te malowania dla dowolnie innego samolotu. Najważniejsza rzecz to warsztat, to znaczy musicie mieć znajomość obsługi programów graficznych, przede wszystkim GIMPa, tak? Do grafiki rastrowej musicie wiedzieć, czym są warstwy, jak się posługuje takim programem. No i musicie mieć jakiś talent do też malowania czy używania takich programów, żeby zrobić efekty takie, jakie chcecie. Ja tutaj nie będę uczył, jak używać takich programów. Macie do tego pewnie mnóstwo innych poradników do znalezienia, czy też książek, tutoriali i tak dalej. My się tutaj skupimy stricte na FlightGear. No ale tutaj GIMP to podstawa, tak? GIMPa trzeba znać i GIMPa będziemy używać dlatego też, że twórcy samych samolotów też używają GIMPa do tworzenia malowań. Dlaczego GIMP? Dlatego, że jest to też open source, tak? Także tutaj nikt nas nie zmusza do używania komercyjnych rozwiązań. Sam symulator jest open source i możemy wszystko zrobić za pomocą open source'owych narzędzi. Kolejnym programem, którym sobie zobaczymy, będzie Blender. Po co Blender? To jest dodatek, nie musimy tego używać, ale pokażę też, jak tutaj pod kątem malowań użyć Blendera. Blender jest to narzędzie do tworzenia modeli 3D, a dalej możemy z tego zrobić animacje, czy nawet jakieś proste gry komputerowe. My to tylko użyjemy po to, żeby sobie podejrzeć naszą teksturę, ale też w Blenderze możemy samą teksturę malować, co też sobie zobaczymy. Tutaj tak samo nie będę Was uczył Blendera. Jeżeli ktoś chce się nauczyć tego programu, no to odsyłam do innych tutoriali. My tylko sobie zobaczymy proste rzeczy, jak sobie podejrzeć teksturę i ją edytować i malować nasze własne malowania. Także przejdźmy na razie do FlightGeara. No, bierzemy sobie samolot, dla którego chcemy zrobić teksturę. Jak powiedziałem, dla mnie to będzie Cessna, więc wchodzimy sobie w ten samolot, dzięki czemu możemy sobie tutaj na dole podejrzeć, gdzie taki samolot jest zainstalowany, a to dlatego, że musimy wejść w ten katalog, gdzie ten samolot się znajduje, no bo tam są wszystkie pliki związane z tym samolotem, także pliki związane z malowaniami. Tak, u mnie to jest program Files, tam gdzie FlightGear jest zainstalowany, data i mamy aircraft i C172P, no bo oczywiście jest to domyślny samolot, który jest instalowany razem z samym FlightGearem. Inne samoloty osobno instalowane będą miały swoje ścieżki. Także ja przechodzę do tego katalogu C, program Files, FlightGear, moja wersja, Data, Aircraft i C172P. No i tu mamy wszystkie pliki związane z tym samolotem. Jeżeli wejdziemy sobie w Models, tu akurat w tym samolocie jest tak zrobione, że od razu widzimy wszystkie tekstury. Mamy też model 3D, który sobie też później wczytamy do Blendera, do szybkiego podglądu, ale mamy też nasze tekstury. Oczywiście nie wszystkie samoloty mogą być tak przygotowane, że te tekstury tutaj będą od razu w Models, więc zobaczmy, że też mamy katalog Liveries, czyli malowania. Tu przeważnie jest to tak skonstruowane, że mamy pliki XML, każdy pojedynczy plik XML to jest jedno osobne malowanie, które definiuje, jakie tam są tekstury. Tu jest to jeszcze pogrupowane na poszczególne katalogi, w których widzimy już konkretne tekstury z malowaniem. No i jeżeli mamy samolot inny, który tutaj nam nie oferuje od razu tych tekstur domyślnych w pierwszym widoku, możemy wejść sobie tutaj do Liveries i poszukać konkretne pliki z malowaniami. Także ja sobie tutaj wezmę na warsztat te pliki, będę na nich pracował, tylko nie chcę tutaj edytować oryginalnych plików, dlatego zrobię sobie najpierw osobny katalog. Nazwijmy to sobie jakkolwiek, na przykład moje malowanie. No nie wiem, czy mam caps locka, ale dobra, niech już będzie z caps lockiem. No i zaznaczę sobie wszystkie pliki PNG, ale bez tych normal map, nie trzeba tych map wypukłości. Dajmy sobie Ctrl+C i skopiujmy do moje malowanie. Tak, mamy pliczki i tak są to tekstury, które będziemy modyfikować. Jak sobie otworzymy taki pliczek, to zobaczymy, co tu się znajduje, tak? Na przykład mamy fuselage PNG, czy mamy właśnie kadłub, widok z boku samolotu, z góry też. Tu mamy wsporniki skrzydeł na przykład. Są też dodatkowe elementy, jakieś śmigła. Tak, mamy też na przykład tail, ogon, wing, skrzydło. Tak, mamy skrzydła, tu akurat dużo tego nie widać, bo jest wszystko na biało. No i tutaj pojawia się problem, tak? Bo oczywiście możemy sobie taki pliczek edytować w GIMP-ie. Na przykład weźmy sobie ten fuselage, czyli kadłub. Tak, i my mamy nasz pliczek. Zobaczcie, że mamy jedną warstwę. To oznacza, że no jest ciężko, dlatego że musimy teraz operować na tym jednym pliku i żeby coś teraz tutaj sobie namalować po swojemu, no to musielibyśmy tu najpierw, nie wiem, może gumką, może weźmy gumkę, tylko chyba na biało albo na przezroczysto. No teraz mam na przezroczysto. Zamalowywać to wszystko i malować po swojemu na nowo. No to akurat nie chciałbym przezroczystości, ale dobra, mniejsza z tym. Tak, także no jest to ciężkie, bo możemy coś tutaj uszkodzić sobie te linie, czy uszkodzić sobie inne elementy, których nie chcemy no, uszkadzać, więc no może być problem z takim malowaniem. Dlatego najlepiej jest oczywiście malować te samoloty, które udostępniają tak zwany PaintKit, czyli zestaw narzędzi do malowania, które właśnie nam ułatwią tworzenie takich tekstur. Jeżeli samolot nie udostępnia PaintKita, no to trudno, to musimy sobie jakoś radzić. Ale tutaj zobaczcie, że ten samolot akurat ma PaintKit, mamy katalog PaintKit i jeżeli sobie tutaj wejdziemy, rozpakujmy to sobie. Pokażę więcej opcji, tutaj sobie 7zipem to rozpakuję. Weźmy tego katalogu i mamy pliczki z ostrzeżeniem XCF, to są pliki GIMP-a po prostu, ale na razie sobie jeszcze te pliczki skopiuję stąd i przeniosę do mojego katalogu roboczego, czyli w Models moje malowanie. No bo tutaj będę pracował, tu będę wszystko modyfikował. Tak, no i widzimy, że mamy właśnie floats, mamy fuselage, tail, czyli ogon i skrzydła. Dajmy sobie kadłub, otwórzmy sobie to w GIMP-ie. No oczywiście tutaj automatycznie nam się GIMP otwiera. No i zobaczmy, jak teraz wygląda, tak? Mamy nasz kadłub, ale mamy warstwy. To jest coś, co potrzebujemy, żeby uzyskać jak najprościej efekt, jaki chcemy uzyskać. Jak zobaczymy warstwy, tu mamy warstwę ukrytą jedną jako mapę wysokości i jej rzeczywiście tutaj nie używamy, ma być wyłączone. Ma być włączone to, co widać, no poza ostatnią warstwą, którą sobie zrobimy nową. Tu mamy inne obiekty, możemy sobie ukryć i pokazać, te śmigła i tak dalej. Mamy tutaj mamy linię, krawędzie, gdzie widzimy obrys naszego samolotu, co nam też ułatwi, tak, będziemy widzieli, gdzie jest tak, nasz kadłub. Tu mamy jakieś dodatkowe elementy, typu jakieś tam chyba linie od drzwi są widoczne. No i ostatnia tutaj warstwa, no tutaj widzimy, że jest to zamalowane na taki różowy kolor, ale my tu sobie zrobimy to po swojemu, czyli tą warstwę możemy albo właśnie odznaczyć, żeby była niewidoczna, te oczko, żeby znikło, albo ją po prostu nawet możemy usunąć, ale dobra, ja na razie to sobie odznaczę i tworzymy nową warstwę własną. Możemy ją jakoś nazwać, ale dobra, nawet nie musimy. I wypełnienie. Damy sobie po prostu biały kolor na początek. Dajemy OK. I widzimy, że ta warstwa nam wskoczyła tu na dół. Bardzo dobrze, niech ona będzie właśnie najlepiej na samym dole. Bo jak damy ją wyżej, to oczywiście to nam przykryje wszystko i mamy, no nic nie widzimy, więc dajemy sobie na sam dół. No i teraz ładnie nam ten biały kolor tutaj pokrył te nasze malowanie, no po prostu białym kolorem. To oznacza, że samolot będzie biały po prostu, czyli można powiedzieć tak fabrycznie bez malowania. No ale teraz możemy sobie to wyeksportować do pliku PNG. Tu mamy plik wyeksportuj. Tu zaznaczmy sobie nasz oryginalny pliczek fuselage PNG, który sobie podmienimy, czyli te nasze malowanie oryginalne, które tutaj teraz trochę widać, podmienimy po prostu białym malowaniem. Najlepiej tak zrobić, żebyśmy zaczynali od białego. Dajmy sobie wyeksportuj, zastąp. Tu jeszcze mamy mnóstwo checkboxów. Najlepiej to odznaczyć, bo to są dodatkowe informacje, które nie są nam do niczego potrzebne, a tylko niepotrzebnie tak plik będzie więcej miejsca zajmował. I wyeksportowaliśmy nasz pliczek tutaj do PNG. Może teraz podejrzeć, jak to wygląda. No i tak wygląda nasza tekstura z białym malowaniem. Po prostu nic tu jeszcze nie ma, tak? Mamy tutaj po prostu na biało. No i teraz tak możemy zacząć nad tym pracować i dodawać tutaj jakieś elementy, ozdobniki, co tam sobie chcemy. Oczywiście podobnie możemy zrobić z ogonem, bo tu też mamy jakieś malowania oryginalne. Możemy to teraz ogon tak zamienić na białe malowanie, tak samo skrzydła. No ale to robimy analogicznie, tak jak wam pokazałem dla fuselaży, więc to jest po prostu to samo, nie będę się powtarzał. Ale teraz zanim zaczniemy coś modyfikować z naszą tutaj teksturką, zobaczmy sobie, jak uzyskać podgląd w Blenderze naszego samolotu, no bo tak będzie najszybciej. Czyli tak, instalujemy Blendera, ja już mam zainstalowane, możecie instalować najnowszą wersję, ja zainstalowałem najnowszą, jest to obecnie 3.6. Tylko jest jeszcze jeden mankament. Domyślnie Blender nie oferuje importu pliku AC. On po prostu nie otworzy takiego pliku domyślnie, ale jest na to rozwiązanie, bo są wtyczki do tego, tak? Musimy zainstalować wtyczkę. Tu jest właśnie strona na wiki FlightGeara opisująca, jak taką wtyczkę zainstalować i skąd ją pobrać. Tutaj stosownie do wersji Blendera ja mam 3.6, więc nawet większą niż 3.2, ale to oznacza, że używamy tego linku. Otwórzmy go sobie i przenosimy się do projektu GitHuba, tej wtyczki do Blendera. Możemy dać code i pobierz zipa. Ok, zipek mi się pobiera. Tu mamy też instrukcję, jak to zainstalować, tak? Czyli musimy po prostu tam rozpakować katalog i wgrać pliki tutaj do tej ścieżki. Także robimy, idziemy sobie do tego katalogu, przejdźmy sobie tutaj do, tak, tu mamy ten katalog, który trzeba skopiować i tak, idziemy, włóżmy sobie nowy katalog, idziemy, tak, nazwa mojego użytkownika, update'a, roaming, Blender Foundation, Blender 3.6, nasza wersja. Dalej mamy script add-ons, tak, tu jest pełna ścieżka, czyli C, users, player, update i tak dalej. Tu jest literówka, tu powinien być T, brakuje, tak? Wezmę sobie stąd, skopiuję. Tak, czyli tworzymy folder scripts, dalej tworzymy folder addons. Bez spacji na końcu, dobra, addons. No i teraz ten katalog po prostu przeciągnę sobie do tego katalogu Blendera. No po prostu w tym katalogu Blender będzie umieszczał sobie swoje rozszerzenia. W tej chwili będzie AC możliwe do uruchomienia. Dobrze, odpalamy Blendera. Tutaj kliknę gdziekolwiek, żeby usunąć okienko. Tutaj zaznaczmy ten sześcian, klikamy i delete, usuwamy go. File, import i teraz jeszcze import nie jest możliwy do pliku AC, a to dlatego, że jeszcze musimy iść w Edit Preferences i musimy włączyć po prostu tą wtyczkę. Idziemy tutaj w zakładkę Add-ons. Tu możemy użyć filtru, że interesuje nas tylko import-export, czyli takie wtyczki i szukamy, jest tutaj o nasza wtyczka ac3d.ac format, tak, włączamy to. Zamykamy, idziemy jeszcze raz file, import i już widzimy, jest możliwy import pliku AC. Wybieramy to. No i teraz ja sobie wczytam nasz samolot, to sobie zamknę. Tak, tutaj w moim katalogu roboczym ja sobie skopiowałem też pliczek AC, więc go sobie otworzę, zaimportuję. To trochę długo się wczytuje, ale jest zaimportowany. No tu widzimy jakieś dodatkowe obiekty chyba związane z oświetleniem. Możemy to kliknąć i po prostu pousuwać, bo to jest nam zbędne. Ja tutaj pliku 3D nie będę i tak zapisywał ani modyfikował. Chodzi tylko o to, żeby mieć podgląd samych tekstur. Tu też widzę jakiś dziwny element, usunę go. No i tak wygląda w tej chwili moje malowanie. Oczywiście na biało dałem tylko kadłub, więc widzimy tutaj z białą stronę, tak, zarówno lewą, jak i prawą samolotu. Tutaj skrzydeł, tak, skrzydła mamy jakieś napisy i na ogonie też mamy malowania, no bo tych plików nie modyfikowałem, ale oczywiście tutaj też warto by było sobie przygotować to na biało, tak, żeby mieć cały na biało samolot i możemy wtedy zacząć od zera nasze nowe malowanie. Także mamy nasz podgląd. Przejdźmy teraz do katalogu i zacznijmy tutaj edytować dalej. Może utwórzmy GIMPa, tak? I zacznijmy pracę nad naszym tutaj malowaniem. Możemy na przykład tutaj sobie wybrać jakiś pędzel, jakiś kolor. Nie wiem, dajmy jakiś tutaj niebieski. Tak, mamy niebieski. Możemy tutaj teraz... Upewnijmy się, że mamy wybraną naszą warstwę, tą ostatnią białą, bo na niej tylko możemy malować najlepiej, żeby nie uszkodzić tamtych oczywiście, bo tamte nam służą tylko jako pomoc. No nie wiem, coś tu sobie po prostu jakoś maźne, jakiś piorun, nie wiem, coś w tym stylu. Może jakiś tekst też możemy dodać, możemy jakiś tutaj call sign sobie napisać z perom na przykład, nasz numer wywoławczy. No tutaj oczywiście możemy dobrać wielkość ściągi i tak dalej. A, tylko tutaj muszę na przykład sobie zaznaczyć. Dobra, powiększyjmy sobie trochę. No może nawet za dużo, ale dobra. Ja tutaj nie będę się starał robić jakiegoś pięknego malowania, chodzi tylko o przykład, żeby wam pokazać, że można coś takiego uzyskać. Także coś tu sobie nabazgroliłem. Dobra, dajmy sobie teraz wyeksportuj do PNG. To już się automatycznie eksportuje, tak? Leci paseczek na dole. No i w tej chwili nasza tekstura PNG została zaktualizowana. No i teraz w Blenderze możemy to sobie podejrzeć, tylko to nam się automatycznie nie ładuje. Musimy przejść do zakładki tutaj na przykład UV Editing. Aha, jeszcze musimy, wróćmy do Layout. Zaznaczmy element, który nas interesuje, na przykład kadłub i UV Editing, tu nam się ta tekstura wczytuje. I mamy Image i Reload, tak? Przeładowała nam się tekstura i widzimy teraz nasz podgląd, tak? Jest tutaj z lewej strony to, co na was zgroiłem, jest już widoczne na naszym tutaj samolocie. Także w ten sposób możemy sobie właśnie na szybko podejrzeć to, co sobie zmodyfikujemy w GIMP-ie. Ale tak jak mówiłem też, ciekawą jest też opcją to, że możemy w samym Blenderze też rysować tekstury. Nie wiem, na ile jest to wygodne, bo też tego Blendera tak bardzo nie znam, ale są takie możliwości i sobie to podejrzyjmy. Zaznaczmy sobie, może teraz inny element, weźmy sobie statecznik tutaj poziomy, zaznaczmy. Tak, musimy zaznaczyć element, który nas interesuje, że chcemy go malować i mamy tutaj texture paint, tak, malowanie tekstury. Mamy nowe narzędzie, gdzie możemy właśnie teraz malować, tak, możemy malować po teksturze. Tu mamy różne zestawy narzędzi do malowania. No ja sobie wybiorę ten pierwszy Draw Pencil. Po prawej stronie z kolei możemy też wybrać sobie różne opcje typu na przykład radius, czyli promień tego naszego koła, którym będziemy malować. Mamy też siłę malowania. Jeden to po prostu krycie maksymalne, tak, możemy też sobie takie krycie, może będę suwał tutaj myszą, tak, możemy sobie krycie zmniejszyć, taki bardziej delikatny będzie kolor. No i możemy wybrać sam kolor, dajmy jakiś czerwony, żeby był mocno widoczny. Tu mam jakieś dodatkowe opcje, na razie to mi wystarczy. No i tak, mogę tu sobie malować po samej tutaj teksturze, no sobie coś tutaj na bas gram. I co ciekawe, widać tutaj od razu to, co namalowałem, ale też co ciekawe, jak wybrałem wcześniej tutaj w layout, tak, ten element statecznika jest zaznaczony na pomarańczowo, to ja po tym tutaj elemencie w Texture Paint mogę też malować bezpośrednio na modelu 3D. I ten cały tutaj element sobie zamalowałem. Od spodu tak samo, bo to jest tak odbitka tutaj zrobiona i widzimy teraz, jak to wygląda. Także też bardzo ciekawa opcja, że możemy malować po samym tutaj modelu 3D. No nie wiem, na ile jest to malowanie wygodne, bo tu jest takie, jak widzę, bardziej malowanie z palca, co też nie do końca może, tak, może być proste i łatwe do uzyskania, ale też jest taka możliwość i warto o tym wiedzieć i zaprezentować, jak to zrobić. Więc tutaj mamy też podglądzik, teraz ładnie wszystko możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i tak samo możemy sobie zaznaczyć kolejne elementy, typu jakieś tam skrzydło, tak, czy tutaj kadłub, czy statecznik pionowy, ten ogon nasz. I możemy tu też sobie przejść na przykład do, no tutaj, do malowania. No ale oczywiście ten pliczek musimy jeszcze zapisać. Jeżeli nasz plik został zmodyfikowany, to widzimy teraz, że ten image tutaj ma gwiazdkę, co oznacza, że plik jest brudny. Brudny, czyli został zmodyfikowany, ale nie zapisany. Więc dajemy sobie image i dajemy sobie tutaj save, tak? Możemy sobie zapisać. Teraz jak przejdziemy do naszego katalogu, to widzimy, że nasz tail się zmodyfikował, tak? I został zapisany. Także w ten sposób też możemy sobie tutaj tworzyć malowanie. No i dobrze, finalnie powiedzmy, że mamy nasze malowanie już przygotowane, tak? Obmalowaliśmy sobie nasze wszystkie zewnętrzne tekstury. No i pora teraz załadować to do FlightGeara, tak? Żeby to było też jako malowanie do wyboru w naszym samolocie. W tym celu przejdźmy do katalogu głównego. Tak, tu mamy Models i mamy Liveries. Tak, tutaj gdzie mamy te nasze malowania, co już pokazywałem. No i musimy stworzyć sobie po pierwsze pliczek nowy XML. Najlepiej sobie skopiować po prostu istniejący plik, żeby nie tworzyć go od zera, więc ja sobie tutaj zaznaczę na przykład ten, dajmy Ctrl-C, Ctrl-V. Zmieńmy oczywiście nazwę na naszą. Tutaj usuńmy to i no tutaj ten call sign sobie zmienimy na SP-ROM na przykład. Tak, to będzie nasza nazwa malowania. Edytujemy ten pliczek, tu mi się otworzy to w Notepadzie++, OK. No i tu mamy strukturę property list, sim, model i livery. I tu mamy nazwę naszego malowania i tą nazwę powtarzamy wszędzie. I mamy też teksturę, tak? Tu mamy ścieżkę do tekstury i się takiego schematu trzymamy. Jedyne, co musimy zmienić, to właśnie nazwę naszego malowania. Także sobie zaznaczę tą nazwę i dajmy Ctrl-C, Ctrl-H. OK i wpiszmy naszą nazwę SP-ROM i zamień wszystko, tak? To oczywiście spowoduje też, że zamieni mi się nazwa, jak i od razu mój katalog. Zamień wszystko, OK, zamieniło. Zapiszmy, Ctrl-S. No i teraz musimy stworzyć katalog, w którym te nasze tekstury będą siedzieć. Dajmy Ctrl+C, tą nazwę sobie skopiuję. Tworzymy nowy katalog. Tak, jest mój nowy katalog i oczywiście katalog jest pusty. Musimy tu nasze pliczki, moje tutaj robocze, sobie skopiować. No, zaznaczamy wszystkie pęgi. Ctrl+C. Wracamy do Models Libraries, mój katalog SP-ROM, wklej i mamy nasze tutaj tak pliczki gotowe. Tutaj jeszcze zobaczmy na końcu, że ten samolot ma jakieś dodatkowe opcje. Ja ich nie zmieniam. Ta opcja IMAT definiuje, czy dla tego malowania będzie możliwe takie generyczne wstawianie naszego call signa, który przypisujemy w samym symulatorze. No tu jest, że false, czyli nie będzie to możliwe. Tak samo tutaj na zewnątrz, jak i na panelu jest na false, czyli nie będzie to możliwe. Tu mamy jakieś opcje z owiewką, nie wiem do końca, co one oznaczają, ale zostawiam to w spokoju, tak? No tutaj skupiam się tylko na tym, że mamy prawidłowo ścieżki ustawione do naszych wszystkich tekstur. Także przejdźmy do symulatora, uruchamiamy naszą Cessnę. Jesteśmy w symulatorze, więc wejdźmy na widok zewnętrzny. Tak, tutaj mamy domyślne malowanie po prostu. Idźmy tutaj do naszej Cessny i Select Livery, wybierzmy sobie, no znajdźmy nasze malowanie. No jest nasze malowanie SP-ROM, wybierzamy i jest czytane, tak? Jest czytane nasze tutaj brzydkie, bo brzydkie, ale własne malowanie. Tak, jest tutaj też na czerwono ten statecznik poziomy namalowany, więc wszystko jest, tak? Więc możemy w ten sposób tworzyć sobie nasze własne malowania. No i tak, pewnie spostrzegawcze osoby zauważyły, że możemy sobie zrobić malowanie samolotu na zewnątrz. Ale co z malowaniem tutaj wnętrza? No właśnie, tu jest problem, bo właśnie nasz PaintKit, jak wejdziemy sobie do PaintKitu, to zobaczymy, że tutaj nie ma tekstur, tych interior, tak? Mamy wszystko tylko zewnętrzne malowania. Tu jak damy sobie ten model, tak? Zobaczymy, że tu jest jeszcze panel i tego nie mamy. Mamy panel parts, mamy panel, mamy też interior, tak? Czyli tutaj mamy na przykład jakieś drzwi, siedzenia. No i właśnie, to jest problem, bo ja też nie rozumiem trochę, dlaczego to nie zostało dodane do głównego malowania, znaczy do tego PaintKita głównego, ale i na to jest rozwiązanie, bo jeżeli sobie wejdziemy do GitHuba i poszukamy naszego repozytorium, naszego samolotu, czyli C172P w tym wypadku, tak, to jest to repozytorium, no tu jest repozytorium tego samolotu, gdzie znajdziemy ten PaintKit podstawowy, ale przejdźmy na użytkownika. I zobaczmy, jakie on ma inne repozytoria. Ma właśnie, tak, Detailed Liveries. I tutaj zobaczmy, że mamy właśnie coś związane z malowaniami. Mamy ten PaintKit, to jest ten domyślny PaintKit, który dostajemy razem z samolotem, ale mamy też inne elementy. Tu mamy jakiś interior, ale tu są same PNG. No musimy trochę poszukać, co tu się znajduje. Zobaczmy w Liveries. Dajemy jakieś malowanie, przed to. Tak, i mamy interior texture, tak? I tutaj właśnie możemy zobaczyć, że mamy też pliczki GIMPa. Pobierzmy sobie ten interior, zobaczmy właśnie, jak to wygląda. Ok, pliczek nam się pobrał. Odpalmy go w GIMPie na szybko. O, no i widzimy, że właśnie jest tak z warstwami. Także myślę, że tutaj możemy się pobawić i też stworzyć malowanie tych wnętrz samolotu. No niestety, nie wiem, czemu to jest rozdzielone, trzeba to dodatkowo szukać w GitHubie tych repozytoriów dla wnętrza malowania. Tak jest akurat dla Cessny. Też dla przykładu wam powiem, że jakbyście chcieli malować Airbusa A320 Family, zobaczmy sobie taki samolot, poszukajmy go, jest tutaj jego repozytorium i tutaj akurat też nie znajdziecie PaintKita. Czyli w samym repozytorium samolotu PaintKita nie ma. No i smuteczek, tak? Można pomyśleć, że ciężko będzie zrobić malowania, ale tutaj podobna jest sytuacja jak z Cessną dla malowania wewnętrznego, czyli tutaj idziemy na użytkownika i zobaczmy, jakie ma repozytoria i zobaczmy, że ma też tutaj liveries, czyli malowania. I tak naprawdę tutaj znajduje się nasz PaintKit, więc tutaj możemy też pobrać sobie te PaintKity. Mamy nawet różne wersje różnych tych malowań i możemy też użyć tutaj tych plików GIMPa do tak, które nam ułatwią malowanie, przygotowanie malowań. Także sytuacja jest podobna i analogiczna jak do Cessny, więc tutaj w ten sposób tak samo analogicznie możemy działać z innymi samolotami. Także to tyle, jeżeli chodzi o malowania. Życzę tutaj tworzenia udanych malowań waszych ulubionych samolotów. To tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć Wam.